Dobry, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Czarkowski. Zgadza się? Zgadza się. Dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim widzom. Tak. Druga książka, Pawle, po Pawiu, pora na balans. Dlaczego zdecydowałeś się wydać zbiór felietonów o Cieszynie i nie tylko po raz drugi? Dlaczego po raz drugi? No myślę, że jest to związane z tym, że po pierwsze cały czas tworzę, w miarę regularnie udaje mi się pisać. W ostatnim czasie nie jest to co prawda co tydzień, ale i tak w miarę często komentuję nie tylko bieżące wydarzenia, odnoszę się do historii, do różnych ciekawostek, które gdzieś tam, z którymi się zapoznaję. Myślę, że było mi pod tym względem dużo łatwiej coś wydać, ponieważ część materiału, można powiedzieć, była gotowa. Okej. I rozumiem, że teraz już nie jesteś dumny jak Paw, ale czujesz równowagę, dystans, albo balansujesz pomiędzy różnymi tematami, albo po prostu czujesz jakiś taki spokój i dlatego tytuł Balans. Dlaczego taki tytuł? Możesz wytłumaczyć? Dlaczego tytuł Balans? Mhm. Ponieważ pojawiają się, ale to nie tylko pod moim adresem, takie zarzuty, które ja sobie stawiam, stawiają mi inni, stawiane są też innym osobom, które piszą, opowiadają o Cieszynie, że no albo my opowiadamy o tym mieście w samych superlatywach, czyli widzimy go przez różowe okulary, wszystko jest wspaniałe, albo widzimy same negatywy, że coś nie jest zrobione, że czegoś nie ma, że mogłoby być tak inaczej, a ja uważam, że powinniśmy jednak to wszystko wyważyć, czyli zachwycać się tym, czym naprawdę warto, z czego powinniśmy być dumni, a powinniśmy też jasno sobie powiedzieć, z czego nie jesteśmy zadowoleni, tak? No nie może być tak, że zresztą, bo Balans to jest tytułowy felieton. Ja też tam właśnie te postawy rozpisuję. W tej chwili po pisaniu od 2016 roku piszę te felietony, to ta moja miłość do miasta trochę dojrzała, tak? Więc widzę jej blaski i cienie. Tak, i ta tematyka tych felietonów jest bardzo różnorodna. Ja nie ukrywam tego, że jestem twoim fanem, ponieważ to jest i przyjemność tekstu, a poza tym taki właśnie balans pomiędzy dowcipem a powagą, pomiędzy tematami ważnymi a trochę błahymi i cały czas gdzieś tam się to wszystko przeplata, więc proszę Państwa, to się bardzo dobrze czyta, tę nową książkę Pawła Czarkowskiego, Balans. I faktycznie też, tak jak powiedziałeś, ta miłość do miasta trochę dojrzała. To się przejawia w tym, że zauważasz pewne mankamenty. A gdybyś miał wskazać jakiś taki jeden potężny nasz tutaj cieszyński, na Śląsku Cieszyńskim mankament naszego myślenia albo postępowania, to co byś wskazał? Jeżeli ja bym miał wskazać taki mankament, to że my często, tak jakby własny punkt widzenia stawiamy na pierwszym miejscu, nie patrzymy się nigdy z boku, jesteśmy małą taką społecznością, ale jesteśmy dosyć mocno podzieleni i czasem taki, my widzimy drzewo, ale nie widzimy tego lasu, który jest dalej. Nie umiemy się tak jakby zebrać w sobie, tak? Okay, takim rozumiem. Przykładem, może on jeszcze nie jest dosyć widoczny, ale to jest taka moja obawa i on jest taki dosyć plastyczny. Ostatnio było takie spotkanie, no niestety nie mogłem w nim uczestniczyć. Chodziło o odnowienie browaru mieszczańskiego, który jest w zasobach miejskich. No i było takie pytanie do mieszkańców, było spotkanie zorganizowane przez ratusz. Co zrobić z tym miejscem? I były bardzo różne koncepcje. Mnie się mogą osobiście niektóre nie podobać, inne bardziej do mnie przemawiają. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji może być zatracony główny cel, czyli zachowanie w ogóle tego budynku, odnowienie go, tak? A to, czy tam będą funkcjonowały, czy kawiarnia, czy to będzie jakiś punkt komercyjny, czy to może będzie siedziba NGO-sów,
Wydaje mi się, że to jest drugo-trzeciorzędna kategoria. Tak? Najważniejsze jest zachowanie tego pięknego, aczkolwiek już podupadłego budynku. Rozumiem, okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli chodzi o samo pisanie, to jest tak, że ty masz otwarte pliki różnych tematów i sobie dopisujesz coś, czy starasz się skupić na jednym tekście i od początku do końca tworzysz jeden tekst, a później przechodzisz do następnego? Jak wygląda u ciebie proces pisania, tworzenia felietonu? To jest tak. To wygląda mniej więcej tak, że ja zauważam jakiś element, albo czytam jakiś artykuł też, bo też się... Inspirujesz, okej. Okay. Tak, inspiruję się różnymi tutaj właśnie rzeczami, czy aktualnymi, czy właśnie z przeszłości. Też bardzo chętnie przeglądam od czasu do czasu zdigitalizowaną bazę, w której są stare cieszyńskie gazety, bo można naprawdę niesamowite smaczki stamtąd wyciągnąć. No i później idę dalej. Próbuję coś do tego dobrać. To nie jest tak zawsze, że ja w momencie A już wiem wszystko, tylko w trakcie pewne elementy odrzucam, a inne przychodzą nowe. Zdarzyło mi się nawet, że tekst pisałem dłużej, ponieważ brakowało mi któregoś elementu, który no, przyszedł do mnie nieco później. Tak? Okej. Okay. Czyli raczej starasz się skupić na jednym jakimś motywie, na jednej inspiracji, tak, i starasz się dokończyć i później przechodzisz dalej. Dokładnie w ten sposób. Okej. Okay. Andrzej Drobik pomagał ci, czy ci przeszkadzał? Pomagał. No oczywiście, przecież to był jego pomysł, żeby zebrać te moje felietony, ułożyć ją w pełną całość, co wydaje mi się, że z Szymonem Pilchem bardzo mu się udało. Oczywiście spodziewałem się, że relacja na linii autor i wydawca to nie jest tylko ja dostarczam teksty, Andrzej je drukuje, tylko czasem to jest taki targ. Rozmawialiśmy o tych tekstach, myślę, że trochę czasu nam to zajęło, ale myślę, że z korzyścią i dla mnie, i dla wydawcy. Gdzie można sięgnąć po twoją książkę? Gdzie będzie dostępna? Jeśli chodzi o dostępność, no to też trzeba powiedzieć, że tych księgarni nie mamy wcale tutaj wiele, ale te, co się utrzymują, więc na pewno będzie można to przeczytać, kupić w Kornelu i Przyjaciołach. To jest nasza taka zaprzyjaźniona księgarnio-kawiarnia. Być może będzie można kupić w księgarni Piastowskiej, na pewno będzie można kupić w księgarni w Wiśle, no i oczywiście na stronie wydawnictwa, ale myślę, że tu stronę podamy w linku pod materiałem, bo będzie łatwiej do tego dotrzeć. Oczywiście, że tak. Piszesz o sprawach ważnych na pewno. Czy one mają charakter taki, nazwijmy to, troszeczkę satyryczno-humorystyczno-dowcipny, czy bardzo poważne sprawy? To są sprawy ważne dla Śląska Cieszyńskiego. A chcę cię teraz zapytać, kieruję to pytanie jako do Pawła, niekoniecznie do autora książki Paw czy Balans, ale co dla ciebie jest ważne w życiu? Co dla mnie jest ważne w życiu? No na pewno dla mnie w życiu jest ważna moja rodzina, moje dzieci. No i ważna jest też przyjemność czerpania przyjemności głównie z literatury właśnie, czy też z poezji, którą nie tylko zacząłem czytać, ale zacząłem ją też tworzyć. W tej chwili na tym się skupiam właśnie. I rozmawiamy prawie, że pod koniec roku. Czy ten rok był dla ciebie dobry? No myślę, że był przede wszystkim inny, ponieważ zmieniła mi się też trochę sytuacja rodzinna, doszło mi trochę więcej obowiązków. Pod względem, jeśli chodzi o pisanie, też jest na pewno trudniej odnieść się do wydarzeń, ponieważ te wydarzenia, które zawsze były na przykład cykliczne albo pojawiały się po prostu, no one w pewnym momencie przestały w ogóle istnieć, tak? Więc to na pewno był problem pod względem
twórczym, bo zawsze fajnie się jest odnieść do czegoś, co jest w teraźniejszości albo w najbliższej przyszłości, no bo nie możemy się tylko grzebać w historii, chociaż ona jest niezwykle interesująca. Więc to myślę, że to był główny problem. Okej. Ostatnie pytanie o marzenia na przyszły rok, plany. Jeśli chodzi o marzenia, no to na pewno marzyłbym o tym, żeby ta książka, którą właśnie wydajemy, żeby dotarła do jak najszerszego kręgu. I tu nie chodzi o to, żeby forsować mój pogląd, czy jakiś pogląd ogółu, ale żeby przy tym tekście zastanowić się, jaki my mamy własny pogląd, bo to nie chodzi o to, żeby się zgadzać z autorem, ale właśnie, żeby dojść do takiego momentu refleksji. Tak, i na pewno ta książka dostarcza wielu refleksji. Zachęcam Państwa do zerknięcia do właśnie książki Pawła Czarkowskiego Balans i do polemiki albo właśnie do jakiejś wymiany zdań po prostu z autorem, który jest dostępny na Facebooku, tak, i można do Ciebie napisać i może będzie jakiś dźwięk z tej drugiej strony tych czytających. Taką mam nadzieję. Zachęcam też wszystkich widzów do odwiedzania mojego bloga swojadroga.cn/blogspot.pl. Link jeszcze oczywiście też podam. Tak, pod wywiadem. Paweł Czarkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego tygodnia. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Jacku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.